Formalnej decyzji o tym, że spalarnia powstanie w Tarnowie, jeszcze nie ma. Na razie trwa etap tzw. konsultacji społecznych, gdzie przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, władze miasta i naukowcy przekonują, że to dobra inwestycja, biorąc pod uwagę zwłaszcza interes mieszkańców. Chodzi o to, żeby dokonywać takich inwestycji właśnie długofalowych, długoterminowych, aby minimalizować wzrosty cen w wyniku pewnych wymuszeń dla tych instalacji, które są, a dotyczy to dyrektyw Unii Europejskiej o emisjach przemysłowych, dotyczy to systemu handlu emisjami. Zdaniem MPEC i władz Tarnowa spalarnia to szansa na oszczędności także dla miasta, które teraz wydaje prawie 6 milionów złotych rocznie firmie, która odbiera odpady, z którymi nic już nie da się zrobić. Ale to nie wszystko. Gdybyśmy wykorzystali ten lokalny surowiec, to można byłoby nie kupować, inaczej nie spalać 14 tysięcy ton węgla. I to jest oszczędność, duża, duża oszczędność. Konsultacje społeczne w Krzyżu, na których starano się przekonać do idei budowy spalarni, trwały prawie 5 godzin. Jak ileś lat temu jechałem z wycieczką z Łodzi do Wiednia pokazać instalację, to wjeżdżając z Łodzi mniej więcej pół autokaru było przeciwnych. W powrotnej drodze nie było przeciwników, wszyscy uważali, że jest to dobre rozwiązanie, więc jeżeli to się zobaczy, jak to funkcjonuje, no to jest powód, żeby od razu, żeby jednak zmienić zdanie. Chociaż niektórzy, tu można powiedzieć wręcz anegdotycznie, wolą nie pojechać na taką wycieczkę, żeby nie przypadkiem nie musieć zmieniać zdania. Czy spalarnia w Tarnowie powstanie, tego wciąż nie wiadomo. Widać jednak wyraźnie, że MPEC i władze miasta chcą, by liczba przeciwników budowy co najmniej spadała.